To jest to! To jest to zombie! Jest! Jest! Kurwa! To jest to! To jest to zombie! To jest to zombie! Kurwa! Po 4 gra, po 4 dniach, kurwa, po 14 godzin się w końcu kurwa udało! Ryba w enemy. Ryb są enemy na topie. Dobra! Dobra! Robimy to! Niedzielny top laner. Muszę, no muszę! Nie, no muszę, muszę! Dobra, widzowie, wezmę to! Wezmę to! Dlaczego to wezmę? Bo uważam, że tego potrzebujemy. Malfighta. Bo jest Talon, Smolder, Talia. Po prostu biorę pod komp. Mógłby być Kled, ale nie chcę blindpikować Kleda. Sion. Spoko w sumie, Sion spoko. Ogólnie top lane to jest farm simulator. A te topa za bardzo nie mogłem tu wziąć. Bo zobaczcie, mamy już Vi, Jace'a. Więc tutaj Yorick nie siedział. Na przykład, żeby go blindpiku. Będzie scenariusz na przegrać? Nie, nie. Ma dobry pick, ma dobry team comp. I jest dobrym graczem. Ogarnia makro. Ogólnie no, skill. Wydaje mi się, że ryba jest dużo lepszym przeciwnikiem. Frizujemy. Ja w***le! Odjebałem, bo to był Canon Wave! Nie powinienem na kanonie wschodzić. W ogóle wziąłem Presence of Mind, nie wiem czy widzicie. Tylko po to, żeby móc zbudować sam fire'a i żeby mi się mana nie skończyła. Tylko dopiero w późniejszym etapie zacznie tak lepiej pracować. Ale to dobrze się sprawdzi, zobaczycie. Ale no na razie tutaj muszę troszeczkę... W ogóle to jest 10-1 dla nas, więc... Ten top chyba nie będzie miał znaczenia. Tak patrzę. Tym bardziej, że są dwa golemy, nie? Dwa golemy. Ja p***ole, bez kitu? Nie no, przesada, 10-1 jest, k***a. W 6 minucie, co jest grany pan? Enemy super jest 1-1-7. Nie no, to są jakieś jaja! Pograne, no. Iść tam, tutaj za drugi tower. A zrobię tak. Rybson jest tak jebany, że na jego miejscu nawet Oliwka by była w końcu szczęśliwa. Nie no, ona jest szczęśliwa. Teraz shielda sprzedajemy. Muszę wave'a teraz stankować. Jestem białą czarnówem. Całą lubię i całą noc palę rzeszówę. I ty rozboje, dziękuję, nie pójdę siedzieć, powstoję. Kolejny projekt, kolejny pit rozpierdolony. Wniosek jest taki, że ludzie zrobią wszystko dla mamony. Ale mnie wprowadził na minę, dobra, martwy jestem. Ajajaj. Przesadziłem. Na stole bola to nie było, ale jest okej. Poczuł się krzyku trochę. Trochę pewnie tak powiedział, czy poczuł. Drużyna była w bazie, nie powinienem. I nowy dzień. Tak, przejebałem na krzycha topa. Jeszcze jakieś pytania, bo muszę iść do mikrocypka spytać się, ile jest 4 plus 2. Ej, ale kontent matematyczny dobry. Prosimy o zaprzestanie ruchania na topi młodszych adeptów Ligi Legend z Sunia. Ok, sorry. Znaczy, Bruce chyba nie jest młodszy akurat. Jasper Paluszek. Zaraz
szatan repetuje hejta. On blady jak ściana, ale rozrzucam cię w świecie hejtu. Samych wersów, szanuję ziele, szanuję dostawcę, konsumentów, milion patentów. W nocy jarałem. Ale gierka potężna tutaj na rybę się trafiła. No teraz lepszy parz dla mnie też. Szczepiony, którymi gram, są lepsze, ale też mimo wszystko, mimo opinii, jakoś tam z roku na rok IMO progresuje. Będzie uciekał R-kom. Good death, kappa. Wiesz co, gram teraz na rybę, przed chwilą gram na Bruce'a. To jest zasługa właśnie tych dwóch twórców, że teraz tyle osób tutaj siedzi. Było mocne PvP. Ale akurat z rybą to takie PvP, nie PvP, no bo tutaj jednak dużo gorszą drużynę dostał. Co tyle, że se pofarmiliśmy. Dżentelmeńsko. O, jest. Ale grają chłopy. Chłopy grają do końca. Solo killek wleciał, a wleciał. Ale on nie miał jakiegoś większego znaczenia w tej grze. 1-0. Nie, no ryba nic nie mógł zrobić w tej grze, nie? No nie mógł nic zrobić. Jakby nie zagrał, to i tak. Śmieszne. Nie, no z rybą trzeba rimer zagrać. Z Bruce'em też chętnie. Mi się wydaje, że dobrze by było wziąć tutaj tego Yorika jednak. Tanki nie są dobre w Akshana właśnie. Właśnie tanki nie są dobre w Akshana. A wydawałoby się, że są. A mordę? Nie, teraz słaby wybór, słaby wybór. Bo to, wiecie, ja mogę mieć OK Yona, ale nie mam. Ale mogę mieć OK Jaxa, ale to ja nie mogę mieć tu OK. Mój Jax musi być doszlifowany, dopracowany. Ja muszę znać ten matchup, żeby go sensownie rozegrać. A to, że ja będę pierwszy raz grał Jaxem w Akshana od roku i uczył się matchupu, to nie jestem przekonany, czy to dobrze wyjdzie. Czy ja skontruję tego Akshana. Czy ten Akshan, który już grał setkę gier, nie zagra tego lepiej. Prawdopodobnie zagra. Na Akali mam przejebane ogólnie. Majster może jeszcze do mnie dzisiaj wpadnie, mi łazienkę zrobi, to się będę mógł... Znaczy będę mógł wziąć prysznic po prostu, bo aktualnie nie mam tylko wannę. Tylko i aż. Tak w sumie fajnie, że mam dwie łazienki. Ale jednak prysznic lepszy. Bo szybszy. To tak jak z pracownikami. Ci szybsi, trochę lepsi. No nie jest dobra Kali, to już widzę. Nie jest. Nie jest dobra Kali. Co on kurwa robi? To jest jakiś troll ten typ na topie. Widzicie, a wy się z Bruce'a śmiejecie, a spuszczę takich chyba graczy jak ten. Co tu się odpala? BOOM! Zabiłem ją w sumie w tym. O kur... trafiłem. Ja p***ole. Dobra, poszło. Przytrolowałem tutaj. O kurde. Ale się stąpy. Przeciwnicy słabi, wiesz? Tutaj, ten typ jest raczej trolem na topie. No, wchodzę w pik, widzę. Pik punktów. Jak Grandmastera wbiję w tym sezonie, będę w szoku. Kiedyś bawił Arple w Challengerze, a dzisiaj może zastanawiać. A Challengera to może nie, no nie, to jeszcze to daleka droga.
Ale giem. Cztery snapchaty, ja piszę tobie, że jedzie po pracy do taty. Ale blacha to się chwali tym, że on zdradzał dziewczynę? I że był zaręczony dwa razy? To mnie zaskakuje, nie? Spierdzielam tutaj. Nie ma co, 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 co. Czepeka, idziemy do woda. Po co stres? Na stres to się napij po prostu i tyle. I jest okej, nie? Dobrą poradę z blachy można dostać. Masz w życiu idź się napij i będzie git. Chyba też się napije. Przekonał blacha, namówił. Ta walka tam nie najlepsza mi się wydaje. Ale lecę. Kochamy gratuję, nie chodzi mi o seks, chyba żartujesz, bo jesteś dzisiaj moją mamą, mademoiselle. Nie chodzi mi o seks, chyba żartujesz, bo jesteś dzisiaj moją mamą, mademoiselle. Ja, 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 ja. Znowu win, no. Kraczamy w niebezpieczne progi 400 LP. Świadomi, ale tajemnica, taka jak oni, klauzula ta ich na tajemnicę, obowiązuje tam do każdego tam jakiegoś tego, do jakiegoś przypadku, z typu nazwijmy to ZUFO, to te klauzule tajności obowiązują, powiedzmy, ZUFO, na 99 lat. W momencie, gdy ten termin mija, akta danej sprawy muszą zostać... Ej, ja dobrze rozczytuję, że mamon jest leciutko podpity tutaj? Wtedy upublicznione. Teraz jest taki okres czasu, w naszych czasach, gdzie praktycznie wszystko coraz bardziej zostaje utajnione. To też macie dowód, nawet pracownik CIA, jakiś z wysokiego szczebla, co umierał przed śmiercią, wyjął za pazuchy człowieku zdjęcie swoje z obcym, pokazał. Wspaniale. Minimalnie zdjęcie z obcym, to zdjęcie z mamonem po prostu pokazał. Dzisiejszego mamon jest kosmitą, przybyszem z innego świata. Mi się wydaje, że on jest kluczem zagadki. On zna klauzulę poufności i wie, jaka jest prawda. I tak jak mówię, te klauzule powoli są znoszone. Bo po prostu są expired. Powolutku. Dlatego nasze czasy są najwspanialsze, bo najwięcej się tak jakby ujawnia teraz. Wszystkiego i tak nie mogą powiedzieć, bo by taka panika była. Człowieku, jak ty byś się dowiedział, że twój sąsiad jest kurwa człowieku z Marsa, to ty byś kurwa człowieku nie wytrzymał. Nie, za daleko to idzie. Za daleko to idzie. To jest drugi Intermajor. Malfight będzie git. I nowy dzień. Witam, generale. Planuję zakupić sobie nowe okulary przeciwsłoneczne, bo ostatnio na naszych plantacjach strasznie słonecznie i nie da się wytrzymać na warcie. Jaki kolor oprawek wybrać? Kociak czy biały? Takie proste pytanie zadajesz. Jaki kolor oprawek wybrać na upalnym polu, gdzie się nie da wytrzymać? No zastanów się. Ale przede wszystkim, zanim jeszcze odpowiem na pytanie, to tak, akurat dobrze się składa, bo na Trendhim znajdziesz okulary, jakie potrzebujesz. Szybkie, białe, czarne, różne. I oczywiście bierz białe oprawki, tak, żebyś się nie nagrzał. A później bierzesz ślady czerwone od tych okularów. A białe odbijają promienie słoneczne, dzięki temu się nie nagrzeją. Ja tu jestem najsłabszym graczem w tym lobby. Najsłabszym. A czy rzeczywiście tak będzie? Przekonamy się. Ja p***ole, co jest? Kurwa mać! What the f... Co jest? Naprawdę? Ej! Nie wiem, dałem mu kopak, nie? Zredukowałem mu atak, movement speed, siebie przyspieszyłem, a chłop mnie normalnie dogania. Normalnie mnie dogania. Nie no, troluję. Troluję. Zrobiłem bardzo słabego trade'a też.
Takie dziwne zagranie zajebał. Kopak nie wszedł. Gdyby wszedł kopak, to sobie średniego tower shota więcej by padł. Inter, no intuje, to prawda. A czy wiesz co, taki śmieszny inter, bo nieintencjonalny. Bo po prostu jestem tak ch**owy, wyobrażasz to sobie? Ja nawet nie intuję, ja jestem tak ch**owy. To jest jeszcze gorzej. Bo jak intujesz, to celowo grasz źle. A ja gram, mi się wydaje, że ja gram dobrze, a gram chujowo. Czaisz? Niezłe jaja, nie? O ch**wa, nie no, to są jaja. On na kum... W ogóle jak on ma bardzo dobrze wyczuty ten grab. Gość jest kurwa szefem grabów. No ale to jest OTP Dariusza. No i trzeba mu przyznać, nie bez powodu ma te LP-ki. Bardzo ładnie gra. Bardzo ładnie gra. Spalę się? Że on to ma wyliczone, kurwa. Ja jestem w szoku. Nie, ciężko mi. Wiecie, teraz blankpikowałem, no kurwa. Czy nie blankpikowałem, wziąłem. Nie, brak face rusha. No brak face rusha, no nie ma co pi***ć. Moim zdaniem jak nie gra się grać w Dariusza bez face rusha. Nie. W dobrego Dariusza się nie da. Bo ja na wszystkich drużynach, które grałem z tą kometą, był spoko. Nie dawali takich dobrych grabów, a ten daje genialne kurwa graby, idealne. Nie wiem. Już wiem po co mu hex flash. O kurwa, ta Jinx bije i to chuj. No nic. Słabo zagrałem, ale też nie miałem łatwej linii. W sumie powiem szczerze, zaskoczył mnie ten Darius. Kurwa, naprawdę ciekawie zagrał. I tym hexflashem, i tym w ogóle te graby, jakie... Nie sądziłem, że w ogóle Darius może mnie łatwo grabnąć, jak klikam kołpaki. Bez problemu to może zrobić. Master Yi pada. O kurwa. Nie da się uciec przed tym. Chłop pociągnął kilku ze sobą i później jeszcze pinguje. Jaki dzisiaj wynik? Dzisiaj wynik na plus. Ale mamy intera w drużynie. Jakiegoś teraz totalnego przygłupa. Odfleszowała moją Merkę niestety. Bo ja ogólnie wziąłbym inny pick niż Malphite. Ale mając takie postacie jakie mamy, ja już byłem zmuszony wzięcie Malphite'a. Mieliśmy Smoldera, Mastera Yi, Sylasa. No co mogłem wziąć? No Malphite, nie? Bye bye, see ya tomorrow.